Siema moi mistrzowie, witam serdecznie dr Radan z tej strony, a my dzisiaj będziemy rozgrywać wielki mecz po FC Porto w Lidze Mistrzów podejmuje Bayern Monachium Bayern Monachium, który niestety z tego co się dowiedzieliśmy wczoraj zagra bez kilku podstawowych piłkarzy ale mam nadzieję, że da radę, Między innymi nie zagra Ribery i Schweinsteiger nad czym bardzo ubolewam, bo to podstawowi zawodnicy Bayernu FC Porto prawdopodobnie w optymalnym składzie i dzisiaj sobie taki meczyk pierwszy mecz FC Porto Bayern Monachium, drugi mecz rewanżowy także ukaże się na kanale, a zagramy oczywiście hmm, specjalnie na, ten, o, na tą okazję zakupionym blistrem z Cards Planet mecz rewanżowy zagramy puszką, którą także na Cards Planet zakupiłem Link do Cards Planet możecie dostać w opisie. Jeżeli by Was coś interesowało, to zapraszam do zakupu. A my, e, Blisterek standardowy, czyli 500, jedna karta limitowana. Oczywiście, karta limitowana nie bierze udziału w meczu. Już biorę. Ach, te moje krzesło skrzypi. Biorę e, sobie tutaj nożyczki, żeby obciąć go, i sprawdzimy. Co nam tutaj dobrego dzisiaj wpadnie? Mam nadzieję, że wynik będzie odpowiedni do dzisiejszego, bo liczę. Tylko biorę pod uwagę jeden rezultat, jaki to pewnie wiecie. A kartą limitowaną jest mój kochany Błaszczykowski, który mnie zalewa po prostu. To już chyba nie wiem, który jest. No ale to nic. Limitki mamy wszystkie poza OdeGardem, którego, na którego czekamy na tańszą opcję. 500 szetek bez kodów kreskowych no i co moi drodzy lecimy Uf. za pierwsza pierwsza połowa pierwsze akcje i lecimy na Szczecin i proszę pierwsza akcja nie zaczyna się dobrze dla dla Bayernu Monachium FC Porto prowadzi po golu Quintero 1 do Zera na swoim terenie No musimy gonić, musimy gonić Real Madrid dwa razy ale to nie ten mecz e, Grali wczoraj, fajny meczyk oglądałem trzymają kciuki A wiadomo za kogo No ale ładny mecz, obie drużyny zaprezentowały I muszę przyznać, że czekam też z niecierpliwością na rewanż Zobaczcie co się dzieje. I mamy game changera Martineza z FC Porto. 2 do 0. Niesamowite pierwsze 15 minut w wykonaniu FC Porto. Bayern na razie nie istnieje. Widać brak Liberiego, Schweinsteingera, Robena powoduje, że nie radzi sobie Bayern na boisku. No i może się to niestety, ale coś czuję źle skończyć dla Bayernu Monachium. Jeżeli nie szczeli nic w ciągu tej Pierwszej połowy, która już zresztą dobiega do końca. Mamy trzecią bramkę: no, po prostu pogrom. Trzecią bramkę dla. Mm, czwarta bramka dla FC Porto, Masakra, no. To już się Bayern z kolan nie podniesie. Zanosi się za no, na nowy rekord Ligi Mistrzów w strzelonych, zarazem w straconych. bramkach. przypominam 7-0. Natomiast tutaj, no. Kurczę... Zanosi się na grubo. 5, 5, 5, 5, to już jest moc, to już jest moc. Donieck, Maxwell, Chelsea i Monaco, ja już nawet karty źle trzymię, <laughs> po prostu mnie to rozwaliło. No i szybko, ostatnie minuty, po prostu Bayern, już płaczę na kolanach, płaczę na kolanach. Co tu dużo mówić, po prostu pogrom. Mecz rewanżowy raczej nie będzie miał sensu w tym wypadku i tu nic, no po prostu czekać nawet fokusa nie ustawiłem tak się podjarałem tym wszystkim Ale pokażę Wam co się stało po prostu co się stało 1, 2, 3, 4, 5, 5 do zera FC Porto Bayern Monachium Idę wylać na siebie kibel zimnej wody A Was żegnam, trzymajcie się, hej